Projekt Hipoksja. Serwus biegacze. Koniec starego i początek nowego roku to dla większości sportowców czas roztrenowania, no i wielkiej burzy mózgów. Burzy mózgów, w czasie której planujemy nowy okres startowy. Już dzisiaj przychodzimy do Was z innowacyjnym projektem, którym będziemy chcieli przetestować i sprawdzić dla Was nowe bodźce treningowe. Ale już teraz zapraszamy Was do Centrum Wysokościowego AirZone w zamianie na pierwszy trening. Zapraszam. Projekt Hipoksja, bo tak go nazwaliśmy, to kompleksowe podejście do treningu, którym będziemy chcieli zweryfikować tezę postawioną na początku, mówiącą, że trening w warunkach hipoksji ma realne przełożenie na poprawę wydolności u zawodników z niej korzystających. Szczegóły oraz poszczególne składowe treningu będziemy publikować na łamach bieganie.pl. Nasz pionierski projekt jesteśmy w stanie wykonać dzięki partnerom. ALAB Laboratoria, ALAB Sport będzie nas wspierało poprzez wykonanie obszernego pakietu badań parametrów krwi. Badanie w pakiecie wytrzymałość pozwolą na monitorowanie parametrów kluczowych dla organizmu czy tego rodzaju aktywności fizycznej. Kolejnym partnerem jest For Sport Lab, laboratorium przygotowania fizycznego. Laboratorium na podstawie profesjonalnych badań wydolnościowych pomoże nam zobrazować postępy naszego treningu i, co bardzo ważne, szczególnie na początku okresu przygotowań, pomoże nam w wyznaczeniu progów wydolnościowych, aby mieć podstawową wiedzę, na jakim obciążeniu optymalnie trenować. W końcu dzięki AirZone Hipoksja, Centrum Wysokościowe, mamy możliwość wykonania treningu właściwego. Trening w warunkach sztucznej hipoksji, czyli w warunkach wysokościowych. To właśnie trening w hipoksji będziemy traktować jako główny bodziec do poprawy wydolności nas biegaczy trenujących w tych warunkach. Poszczególne etapy realizacji projektu oraz nasze spostrzeżenia będziemy prezentować Wam na łamach bieganie.pl, które jest wyłącznym partnerem mediów.